Dzień dobry, cześć. Do czasu listopadowego wyjazdu mocno jeszcze podziałamy i ponagrywamy w serii Bieda Enduro. Zobaczcie, co mi dzisiaj kurier dostarczył. Nie no, oczywiście nie jest to mój motocykl. U mnie każdą zarobioną złotówkę odkładam na podróż. Jest to najnowszy zakup Andrzeja. A zobaczcie, co tam stoi. Interesują was takie tematy? Totalnie unikatowy Mercedes. Przy nagrywaniu odcinka z Husqvarną T300 zarzuciliście mi słusznie, że nie jest to unboxing, pomimo to, że motocykl był nowy, nieodpalony, jeszcze zafoliowany, ale nie na palecie. Dzisiaj się poprawimy. Dokładnie w takim stanie od dealera przyjechała Husqvarna. Husqvarna FE450, rocznik 2022, jest następczynią 450 tej z rajdowym kitem. Ona została sprzedana, ale często jeszcze będzie widywana na treningu i na wyjazdach, bo trafiła kilka wiosek dalej, więc pozostała w ekipie. I to jest jej następczyni, bo Dakarówkę trzeba oszczędzać. Z tego, co wyliczył producent, jedna motogodzina przejechana na Dakarówce, czyli Husqvarnie 450 Rally Replika, to jest koszt 150 zł. Także rajdy niższego szczebla, niedzielne wypady będą jeżdżone na tym motocyklu. Andrzej jest mocno działającym przedsiębiorcą, dla którego doba jest zawsze zbyt krótka. Dlatego mam możliwość otwarcia tego motocykla sam. Nigdy jeszcze tego nie robiłem i powiem wam, że bardzo przyjemne uczucie. A zarazem motywacja, żeby ostro działać, żeby kiedyś kurier dostarczył taką przesyłkę także i mi. Ale powoli, na wszystko przyjdzie czas. Nie ma co tyle gadać, otwieramy. Podekscytowany jestem, jakby to był mój motocykl. Piękna jest, zobaczcie. Jakie gripy, czyste, nowe, klamki niepowyginane. Żadnej rysy na owiewce nie ma. Ciekawostka, o której nie miałem pojęcia. Większość pewnie z was też, że motocykl zamówiony u dealera przyjeżdża już nawet, zobaczcie, zatankowany, zalany olejem. Wystarczy go po prostu z tej palety zdemontować, nawet łańcuch ma nasmarowany i jest gotowy do jazdy. On był u dealera odpalany, wszystko zostało sprawdzone, czy wszystko działa, przetestowany i jest gotowy do treningów. Dzisiaj Husqvarny odpalać nie będziemy, niebawem spotkamy się na treningu, no bo jednak to nie jest mój motocykl, ale tu jest wszystko piękne, ładne, nowe. Taka 450 na kołach Supermoto. Też świetnie by się prezentowała. Seryjny wydech. Pewnie wkrótce zostanie zastąpiony jakimś Akrapowiczem. Kluczyki na zegarach, na deklach. Jeszcze folia. Po kilku motogodzinach Husqvarna przejdzie też pewnie setting zawieszenia. O, a ciekawe, czy osłona pod silnik jest dodawana fabrycznie, czy została dokupiona.
Nie wiem jak na was, ale na mnie takie rzeczy robią naprawdę duże wrażenie. Chociaż po moim głosie i reakcji nie do końca możecie być o tym przekonani, bo raczej nie jestem człowiekiem nad wyraz emocjonalnym, ale w środku naprawdę doznaję teraz bardzo pozytywnych emocji. Ale jak nowy motocykl, to wszystko ładnie wygląda. Wszystkie śrubki takie same. Nic nie popękane. Jak jesteśmy właśnie przy tarczach hamulcowych, to w swojej Husqvarnie muszę je wymienić, bo mają już tu niezły rant. Patrząc po grubości tych klocków, klocki także muszę wymienić. Kiwaczka nietknięta, żadnych luzów, nic nie obite. Zobaczymy, co jest jeszcze tutaj w tych pudełkach. Zapasowy tylny zadupek. A nie, to nie jest zapasowy zadupek. To jest taki zadupek, do którego możecie sobie tutaj zamontować kierunkowskazy i jeździć po drodze. Przydałaby się GoPro na czole, bo tak to muszę jedną ręką otwierać, a w drugiej trzymać aparat. Czyli to jest chyba cały kit homologacyjny. Lusterko. Jedno, drugie. Tak, uchwyty, odblask. Naklejki. No nie wiem, co to jest. Instalacja. Taki katalizator jest zakładany, żeby motocykl mógł mieć homologację. Saszetka z narzędziami, przewody, przednia zębatka, i jeszcze inne odblaski. Dobra, pochowamy to z powrotem i zaraz zobaczymy ten drugi karton. Husqvarna FE450 2022 rok. Zobaczmy, co mieści w sobie ostatnie pudełko. Czyli tutaj jest także instalacja, przewody i kierunkowskazy. A ciekawe, czy kierunkowskazy mają oznaczenie Husqvarny? Jest coś tutaj napisane? Nie. Facomsa. Ale logo KTM ani Husqvarny nie ma. Chowamy to ładnie z powrotem. Może się kiedyś przyda. No i jest. Nowa Husqvarna FE450 2002 rok w ekipie. Mogę sobie porównać teraz twardość zawieszenia z moją Husqvarną. U mnie na pewno zawieszenie jest do zrobienia, bo coś motocykl zaczął się niestabilnie zachowywać. Jednak zrobimy pierwsze odpalenie. W ogóle nie jest agresywny na tym seryjnym wydechu. Jeszcze nic nie stuka. Jest tak subtelny, że nawet nie widzę, że to 4,5. Prawda? No. Można by powiedzieć, że to jest czwartka. Jak ładnie pospawany. Taka część zawsze przychodzi do nowego motocykla, ale nie wiadomo, co to jest. Może ktoś z was wie, o co tu chodzi. Do czego służy ten pilot od telewizora.